Wśród w naszych kręgach, wśród naszych wiernych i z wszystkimi, którzy się tradycją interesują, bardzo modne są wszelkie wizje apokaliptyczne. I niektórzy nawet tutaj się porywają na interpretację jednej z najtrudniejszych ksiąg Nowego Testamentu, czyli księgi Apokalipsy. I odczytują, stare się znaki odczytywać. Ważniejsze jest jednak chyba odpowiedzieć sobie na pytanie, co możemy zrobić w takich czasach, by nie zostać tak naprawdę zwyciężonym przez tego, którego apokolipsa zapowiadamy się przez antychrysta. I na to pytanie może znaleźć różne odpowiedzi. Niektórzy praktyczne metody starają się tutaj wymyśleć praktyczne rozwiązania na polu doczesności, żeby nie dopuścić do triumfu zła, i z całą pewnością nie możemy zaniedbać wszystkiego, co jest rozsądne, wszystkich godziwych środków w walce ze złem, żeby powstrzymać ten triumf, pochód triumfalny zła. Ale nie możemy być naturalistami, nie możemy tylko myśleć o naturalnych środkach. Nasza odpowiedź, o czym nasz przyrodzony generalny też wspominał, jest nasze środki walki są przede wszystkim na innym polu, na polu nadprzyrodzonym. Gdyż poznajemy prawdziwego wroga, o tym wrogu wspominałam na pierwszą dziela Wielkiego Postu, dzisiaj o tym wrogu jest mowa i przez cały Wielki Post będzie Pan nasz Jezus Chrystus, Ewangelia, Kościół Święty będzie nam przypominał o tym wrogu, mianowicie złym duchu, o diable. I dajmy się ściągnąć wrogom na zastępcze tematy, na pozornych wrogów, na pozorną walkę. Nie traćmy set na boju z oczu. Od Niego zaczęło się wszelkie zło na Ziemi i On, jak sam Pan Jezus mówi, jest księciem tego świata. Jego to sługo, Antychryst, będzie i On to przyjdzie na Ziemię, żeby tylko i wyłącznie umocnić królestwo szatana tutaj na Ziemi. Dlatego pytanie jest następujące, jak się przygotować, jak walczyć z tym wrogiem i jego sługą antychrystem. Odpowiedź nam na to daje Pan nasz Jezus Chrystus w Ewangelii, którą usłyszymy krótko przed, przed męką pańską. Oto Książę tego świata precz będzie wyrzucony, a jak gdy zostanę podwyższony na ziemię, wszystko pociągnę do siebie. A podwyższony Pan jest został przez mękę szyżową, więc przez mękę szatan został pozbawiony władzy nad ludźmi, i jak to się dokonało? I to nam wyjaśnia święty Tomasz, dlaczego akurat męka pańska taki skutek ma, dlaczego męka pańska, rozważanie męki pańskiej i również przeżywanie męki pańskiej dla nas tak ważne jest. Dlaczego się szykujemy na, na tą mękę pańską? święty Tomasz podaje nam trzy powody, to, przez które to szatan zdobył władzę nad ludźmi, zanim Chrystus cierpiał. Pierwszy powód: człowiek ulegając pokusie został zwyciężony przez szatana. Więc to jest po prostu zwykła przegrana bitwa. Szatan ma, posiada władzę nad człowiekiem, posiada władzę nad człowiekiem, ponieważ człowiek przegrał. Po drugie, Bóg wydał człowieka pod władzę Szatana ze sprawiedliwości, jako karę za zniewagę grzechu. To jest po prostu słuszna kara za to, że człowiek grzech popełnił. I po trzecie, Szatan przez swoją złośliwość przeszkodzi człowiekowi osiągnięciu zbawienia. Więc on cały czas stara się swoją złośliwością oszkodzić w tym. I w tych trzech punktach męka pańska przyniosła nam rozwiązanie, przyniosła nam odkupienie, przyniosła nam zbawienie. Mianowicie przez mękę swoją Chrystus zgładził grzech, po drugie przejednał Pana Boga i po trzecie przez to, że szatan wciągnął swoją, swoją rękę, swoją, swoje szpony na Chrystusa, zabijając Chrystusa niewinnego, myśląc, że... On jest jak każdy inny człowiek grzechem obarczony, przez to stracił, stracił władzę nad, nad każdym, kto w Chrystusa uwierzy, kto z Chrystusem się zjednoczy, z Jego męką zjednoczy. I męka Pańska drodzy wierni jest więc przyczyną naszego odkupienia. Daje nam możliwość odniesienia zwycięstwa w tych trzech punktach. A więc nad grzechem łączy nas z Panem Bogiem i nad szatanem daje nam zwycięstwo. A to jest największe nieszczęście, jakie człowiek tutaj może na Ziemi posiadać. Ale męka pańska odbyła się kiedyś i teraz jak możemy czerpać z tych to owoców męki pańskiej? I każdy kto chce czerpać z owoców męki pańskiej musi wejść w kontakt z tą męką pańską. Co za ustanowienia Bożego dokonuje się przez sakramenty, a szczególnie przez sakrament Chrztu Świętego, przez pokutę oraz Eucharystię. I Bóg po to przyjął ciało i naturę ludzką, po to Syn Boży stał się człowiekiem, by uczynić to ciało swoje narzędziem udzielania swojej łaski. Przez mękę usunął przeszkodę, o których to przeszkodach wspominałem przed chwilą, a przez ustanowienie sakramentów przekazał możliwość połączenia się z owocami męki swojej. Więc święte człowieczeństwo, jak gdyby dalej jest wśród nas poprzez sakramenty. I oczywiście w jednym sakramencie, szczególnie, w sakramencie Eucharystii, więc w komunii świętej oraz w mszy świętej. Nie tylko już jest w jakiś sposób mocy swoje, ale rzeczywiście obecnie, fizycznie jest obecne ciało Pana Jezusa Chrystusa. Więc tym szczególnym środkiem, dzięki któremu możemy zwalczyć szatana, jak i również sługę szatana, antychrysta, to jest nic innego niż msza święta. Uobecnienie męki Chrystusa na ziemi, aż do skończenia świata. On jest, ona jest zastosowaniem i udzieleniem współcześnie żyjącym owoców męki pańskiej. I stąd te skutki męki, jakie wymienia święty Tomasz, ma również msza święta. Ona gładzi grzech, ona przyjedna Pana Boga, ona również wytrąci władzę szatana. To ma wszystko msza święta, to wszystko msza święta może uczynić. A każdy, kto jest ochrzczony i z wiarą, w stanie łaski i z pobożności uczestniczy we mszy świętej, łączy się z męką Chrystusa, łączy się z mszą świętą, czerpie z owoców krzyża Chrystusowego. I dlatego Msza Święta jest najskuteczniejszym środkiem w walce z mocami ciemności, tymi, które Pan Bóg nam zostawił. I dlatego diabeł drży przed każdą mszą Świętą, dlatego ta nienawiść do mszy Świętej, dlatego ta chęć, żeby Msza Świętą, tą, która nam szczególnie tradycyjną naukę o męce, o ofierze Chrystusa przypomina, żeby zgładzić po prostu z tego świata i zgładzić z ziemi. Żeby ludzie zapomnieli o męce Chrystusa, żeby nie rozmyślali nad męką Chrystusa. Dlatego też dążenie diabła, żeby wyeliminować powołania kapłańskie, żeby zniszczyć, bo jeśli nie będzie kapłanów, nie będzie mieli też mszy świętej, żeby ograniczyć odprawianie mszy świętej. I to powinno nam też pokazać, że wróg uderza tam, gdzie największe widzi niebezpieczeństwo, tego chce się pozbyć przede wszystkim. Dlatego też święty Tomasz zauważa dalej w tym artykule, w którym właśnie mówi o tym, że męka Chrystusa zwyciężyła szatana, również wspomina o bardzo ważnej prawdzie, o której się może niejednokrotnie zapomina. Wprawdzie i teraz, za Bożym dopustem, może diabeł duszy, duszy ludzi wystawiać na próbę. Szkodzi tylko tym, co się poddadzą pokusie diabelskiej i dręczyć ich ciało, lecz człowiek ma w męce Chrystusa gotowe lekarstwo, które może się bronić przed napaścią wroga i nie dać się doprowadzić do zatracenia w śmierci wiecznej. Więc to jest lekarstwo, które każdy ma. W jaki bardzo prosty sposób, łatwy sposób, nie wymagający wielkiego wysiłku. Wystarczy tylko przyjść, być obecnym, uczestniczyć pobożnie, przygotować się do, 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 do mszy świętej i mamy potężne lekarstwo. Niestety, po Soborowie zapomniało o tym, co ma najskuteczniejszego, i wciska ludziom jakieś zastępstwa, różne ruchy, różne, różne wspólnoty, i tak myśląc, że to wszystko ma większą wartość niż to, co najważniejsze jest, mianowicie sakramenty. Dlatego nie możemy temu akurat ulec i docenić to, co Kościół miał najcenniejsze. Bo to właśnie był skarb, który niestety był może zakryty, o którym niewiele się mówiło, mianowicie o Mszy Świętej. Mówi dalej święty Tomasz, Bóg dopuścił, że szatan w pewnych osobach, czasach i miejscach może zwodzić ludzi stosownie do ukrytego planu Bożych wyroków. Lecz nawet w czasach antychrysta męka Chrystusa jest gotowym środkiem służącym ku obronie przeciw niegodziwości złego ducha. A to, że niektórzy ludzie nie skorzystają z tego środka, niczym nie zmniejsza jego skuteczności. A to jest najskuteczniejszy środek, To już od XIII wieku, mówi nam święty Tomasz, Kościół nam to powtarzał, w Soborze Trydenckim nam to cały czas powtarzał, zostało to zapomniane. Dlatego, drodzy wierni, nie jakieś tylko nie sakramentalia same, nie modlitwy, nie egzorcyzmy są najskuteczniejszym środkiem, chociaż one, wydają nam się, największe, tutaj najbardziej spektakularne są, największe wrażenie wywierają. Mosza Święta jest najlepszym środkiem zniszczenia władzy szatana, jak i również sług szatana. I dlatego to jest skuteczne narzędzie. Dlatego też Jan III Sobieski przed pójściem na wrogów Krzyża Chrystusowego służył do mszy świętej, uczestniczył w kilku mszach świętych. gdyż wiedział, że to jest najskuteczniejszy środek do walki zarówno z szatanem, jak i sługami szatana. Że to jest środek skuteczny z mocami ciemności i trzeba go docenić. Mękę pańską, jak i te sakramenty, które nam mękę pańską pozwalają łączyć z męką pańską. Chroni nas to od niezrównoważonej pobożności i uczy też budować na pobożności obiektywnej. Na pobożności jaką na Matka nasza matka Kościół. I również dlatego zachęta o prośbę za kapłanów, o powołania kapłańskie, o to kusaria różańcowe, żeby Bóg dał nam kapłanów, żeby z chłopców, którzy tutaj są, wyrosły przepowołania kapłańskie, żeby ci kapłani, którzy są, żeby wytrwali w sakramencie kapłaństwa, żeby nie opuścili gorliwości kapłańskiej. Także to jest ważny ważne, Państwo, to są te zastępy, które nas poprowadzą do walki najistotniejszej, najważniejszej walki. Dlatego trzeba prosić, żeby nie zabrakło kapłanów, którzy nas, nie tylko nam sakramenty dadzą, ale którzy nas przygotują do sakramentów. Bo to, że ktoś przyjdzie do kościoła, nam mszy będzie, to jeszcze nic nie świadczy i kompletnie nic nie daje. To tak jak i na męce Chrystusa stało wielu gapiów, było i się patrzyło na cierpienie Pana Jezusa, to nic nie dało. Nawet na potępienie to jeszcze posłużyło. Dlatego ten, który uczestniczył w męce pańskiej, łączył się z cierpieniem Chrystusa, ten rzeczywiście miał udział w owocach męki pańskiej. Dlatego trzeba nam też kapłanów, którzy przygotują wiernych, przygotują dzieci do uczestnictwa w sakramentach, owocnego uczestnictwa w sakramentach. A jeśli nie daj Boże, zabraknie tych kapłanów, to wówczas nawet ci wierni, którzy się uczyli przygotować właściwie do sakramentów, będą niczym jak Japończycy, którym to zabrakło kapłanów, pamiętać na wartość oraz nauki, naukę o duchowym przyjmowaniu sakramentów. Nawet jak kapłanów zabraknie, to można zawsze żal doskonały wzbudzić za grzechy, zawsze można komunię duchowo przyjąć, a ochcić może każdy. I wówczas, drodzy wierni, rzeczywiście będziemy dalej mieli tą mękę pańską, dalej będziemy korzystać z męki pańskiej. Jeden warunek, docenić wartość sakramentów, docenić wartość mszy świętej. I Ojca i Syna, i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Chrystus.